No i stało się po tym, jak Shimano w zeszłym roku pokazało XT-R1 na 12. Teraz idąc za ciosem pokazuje XT i SLX, także na napęd 12 rzędów. No i dzięki zaproszeniu od Shimano jesteśmy tutaj niedaleko Girony w Hiszpanii i sprawdzamy właśnie, jak jeżdżą te nowe napędy. Właśnie nowe SLX i nowe XT, a także kilka jeszcze innych nowych rzeczy z całej rodziny produktów z podbrandu Shimano i nie tylko. No i na przykład właśnie tak wygląda Urba Ois na napędzie Shimano nowym SLX. O, przy okazji możecie zobaczyć, jak to pracuje i jaki wydaje dźwięk bębenek. Zarówno Shimano XT, jak i SLX występują w dwóch kombinacjach, czyli 1 na 12 i 2 na 12 z kasetami 10-45 albo 10-51. Jeśli chodzi o korby, to w XT-ku mamy korby 1 na 12 albo 2 na 12 i w wersji 1 na 12 możemy mieć 28 zębów, 30 zębów, 32, 34 i 36. W SLX-ie są tylko dwie koronki do wyboru, ale i tak tutaj mamy ten system Direct Mount bezpośredniego mocowania, więc można sobie te zębatki wymieniać. To jest bardzo spoko rzecz, będzie można sobie tutaj kluczyć. Natomiast jeśli chodzi o zębatkę w korbach dwurzędowych, no to tutaj jest rozwiązanie 36-26, no i z tyłu wtedy jest 10-45 pewnie bazowo założone. Są też nowe przerzutki, które mają na kółeczkach więcej zębów, żeby ta zmiana biegów przechodziła bardziej płynnie. Jest nowa technologia łańcucha i zębatek, żeby te biegi też skakiwały dużo, dużo płynnie. No i właśnie jeśli chodzi o łańcuch, to ma też spinkę, jest ten quick link, można go bardzo szybko zapinać, no i odpinać, jak trzeba było coś wymienić i tak dalej. No i jeśli chodzi o zmiany biegów, to manetki też są nowe. W XT-ku jest na samej manetce taka gumowa wyściółka, która poprawia przyczepność palca przy zmienianiu biegów i to działa, dzisiaj padało, wczoraj padało i było czuć, że ten palec tam naprawdę pewnie siedzi na tej manetce i zmiana biegów jest bardzo, bardzo precyzyjna i bardzo łatwa i ta zmiana biegów bardzo płynnie wychodzi. Dodatkowo jeszcze też jest możliwość regulacji pozycji tej manetki. W XTR-ze to było 60 stopni, a w nowym XT-ku jest 20 stopni. W SLX-ie niestety nie będzie można regulować pozycji tej manetki. Jeśli chodzi o hamulce, no to w hamulcach mamy jedną wersję klamki. Nie ma innej klamki do cross country, nie ma innej klamki do enduro, ale za to są dwie wersje zacisków do hamulców i odpowiednio mamy do XC zaciski dwutłoczkowe i do enduro zaciski czterotłoczkowe. Także tutaj można sobie to dowolnie dobierać. W obu grupach będziemy mieli do wyboru tarcze hamulcowe w wariantach 140, 160, 180 i oczywiście 203 mm. Także tutaj jest tak jak zawsze. No i tarcze hamulcowe są wykonane w technologii Ice Freeza. Także no tutaj jakby jest skopiowana technologia z tarcz hamulcowych XTR-a. Oczywiście one są trochę inaczej wykonane, ale sposób działania hamulców zarówno XT, jak i SLX jest naprawdę, no to są naprawdę petardyczne hamulce, a mi się one bardzo podobają. I jeśli, bo jeszcze nie znamy cen tych produktów, jeśli ceny będą odpowiednie, to myślę, że naprawdę hamulce SLX-a mocno mogą tutaj wymieść rynek, jeśli chodzi o hamowanie. I w grupie XT będziemy mieli dwa komplety kół, jeden będzie do enduro, drugi będzie do XC i ten do XC będzie występował, zresztą oba będą występowały w wersjach 27,5 cala i 29 cali i obręcze do cross country będą miały szerokość 24 mm, a te do enduro 30 mm i oczywiście będą one już przygotowane pod tubeless ready. Do tego są oczywiście piasty. Natomiast jeśli chodzi o XT, to XT będzie można kupić komplet kół, będą to normalne komplety fabryczne jak było kiedyś.
Natomiast jeśli chodzi o SLX-a, to będą dostępne tylko piasty, nie będzie dostępnych obręczy. No i jeszcze, żeby tak podsumować najważniejsze różnice między nowym X-Tekiem i nowym SLX-em. No to po pierwsze, w SLX-ie nie będzie możliwości regulacji pozycji manetki. W X-Teku jest największa jedna aluminiowa tarcza na kasecie. W SLX-ie są dwie aluminiowe. Jeśli chodzi o korbę, no to jest mniej możliwości doboru zębatek. Nie będzie kół, tak jak wspominałem, SLX-a. I też jest różnica w tarczach hamulcowych, bo tarcze hamulcowe w X-Teku będą wykonane w technologii tej iStack Freeza, natomiast te w SLX-ie no, nie będą w tej technologii zrobione. W takim samym zestawieniu XT i SLX będą się różniły o 148 gram. X-Tek będzie o te niecałe 150 gram lżejszy od SLX-a, jeśli porównamy taką samą konfigurację. Jak sami widzicie, w obu grupach jest dosyć sporo nowych rzeczy. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż taką krótką charakterystykę tego nowego sprzętu dla Was przygotować. Jeśli potrzebujecie więcej szczegółów na temat obu grup XT i SLX, zapraszam Was do nas na stronę www.mtbxt.pl. Tam będzie to wszystko szerzej opisane. No a także po wszelkie specyfikacje techniczne możecie śmiało zaglądać na strony Shimano Polska i tam też będziecie mogli znaleźć wszystkie niezbędne informacje. Każdy z tych linków, które teraz wspomniałem, znajdziecie w opisie tego filmu i tam możecie klikać i zdobywać więcej informacji. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!